Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej serdecznie zaprasza mieszkańców Świdnicy na sesję popularno-naukową poświęconą stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Sesja taka popularno-naukowa odbędzie się we wtorek, 9 października o godzinie 11 w Teatrze w Świdnicy. Zapraszamy oczywiście Świdniczan. Kto będzie miał ochotę, może przyjść do teatru i posłuchać wspaniałych wykładów, ponieważ prelegentami będą znani historycy, ludzie związani z historią. Będzie to pan doktor Adolf Józwenko, dyrektor Zakładu Ossolińskich we Wrocławiu. Będzie doktor pan Stanisław Bogaczewicz, który jest przedstawicielem Izby Pamięci Narodowej oraz znany Świdnicy mecenas Andrzej Pawlikowski, przedstawiciel Palestry Dolnośląskiej. Będą to wykłady z zakresu historii. Zapraszamy w 90% młodzież. Młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich nauczycieli historii, wychowawców. Chcielibyśmy, żeby usłyszeli swoją historię swoich przodków, czyli tych ludzi, którzy walczyli o tę niepodległość. Naszych ojców, dziadów, pradziadów, którzy wywalczyli wolność i oni dostali, to nasze pokolenie, tą wolność już w prezencie. Także muszą teraz o nią dbać. Jak ją będą dbali, dowiemy się w dyskusji. Myślę, że powinni być jednak bardzo czujni, żeby tej wolności im nikt nie odebrał. Zapraszam serdecznie. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie mnie do przygotowania, może nie wykładu, ale referatu. Oczywiście w tak szacownym gronie tutaj wykładowców, jak panowie Józwenko i Bogaczewski. No moja skromna tutaj osoba będzie, krótko mówiąc, troszeczkę na innym poziomie, chodzi szczególnie o tematykę. Chcę się skoncentrować na udziale tutaj adwokatów, adwokatury w tworzeniu zrębów struktury państwowej po odzyskaniu niepodległości. Oczywiście nie będę uciekał od tematu najważniejszego, mianowicie jak ta niepodległość była budowana, jak takie osoby znakomite jak Józef Piłsudski, jak inni wielcy Polacy mieli udział właśnie w odzyskaniu tej niepodległości, jak nasi wieszczowie Mickiewicz, Norwid, Słowacki swoją twórczością umacniali tą właśnie chęć, tą wolę odzyskania niepodległości. Także zapraszam również na to spotkanie. Ze swojej strony powiadam, zajmę się też tą częścią, o której mówiłem, mianowicie prawnymi aspektami i udziałem adwokatury, trochę taka prywata w cudzysłowie, bowiem myślę, że ta tematyka może zainteresować też obecnych. Na sesję zapraszamy we wtorek 9 października o godzinie 11 do Świdnickiego Teatru.